welcome to. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around and then I remember. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Daily Vlogu. Wczoraj po południu zaczęliśmy długi weekend i chociaż ja pracuję dla samej siebie, to stwierdziłam, że ten czas postaram się wykorzystać bardziej na taką przyjemność. Co prawda nie mogę sobie pozwolić na 4 dni kompletnego odcięcia się, nic nie robienia, ale pomyślałam, że skoro mamy długi weekend i ma być rzekomo prawie cały długi weekend ładna pogoda, to potworzymy troszeczkę kontentu na zewnątrz, a przy okazji poodwiedzam fajne miejsca, trochę odpocznę psychicznie, wiecie, wykorzystam czas i pogodę, a przy okazji stworzę fajne materiały. Dlatego ja dzisiaj wstałam około godziny 7.30, szybko się ogarnęłam, zebrałam i teraz jest około godziny 10. Zbierałam się na spokojnie, bo też, wiecie, jest sobota, nie muszę nigdzie się śpieszyć, ale pomyślałam, że dzisiaj wybiorę się z wami do Gdańska, dokładnie do dzielnicy Gdańsk-Oliwa i pokażę wam moje drugie ulubione miejsce w Gdańsku, a mianowicie Park Oliwski oraz katedrę w Oliwie. Myślę, że to będzie w miarę fajny vlog. Mam tylko nadzieję, że pogoda dzisiaj po prostu nie zrobi sobie ze mnie jaj, bo ostatnio tak było, że była prognoza, że wszystko będzie w porządku, nie będzie padać i będzie w miarę ciepło, a było zimno i mokro. Na razie pogoda wygląda naprawdę spoko, praktycznie nie ma wiatru, są takie bardzo delikatne chmurki, z których nie powinno padać, a więc stwierdziłam, że zaryzykuję, pojedziemy sobie do Gdańska. Jedyny minus jest taki, że w sobotę mam trochę kiepskie połączenie, bo muszę jechać do Wejherowa, żeby wsiąść do SKM-ki, bo nie opłaca mi się jechać autobusami do Gdyni w weekend, bo to są korki, to naprawdę nie ma sensu. A niestety autobus do Wejherowa jeździ z rady raz na godzinę. I najlepsze jest to, że słuchajcie, mamy dwie linie i każda z nich jedzie raz w godzinie i to na przykład, załóżmy, jedna linia jedzie 11.10, druga jedzie 11.15 i potem macie godzinę przerwy, więc super są skoordynowane. Dlatego też pewnie podróż zajmie mi trochę więcej czasu, niż gdybym jechała w tygodniu. I nawet się zastanawiałam, czy nie jechać wczoraj, ale wiecie co, stwierdziłam, że już wolę sobie wczoraj, jak jest piątek, jeszcze normalnie popracować. Miałam jeszcze trochę planów, dodatkowo jeszcze miałam obiad z cateringu, a na weekendy nie mam cateringu, więc jest to dobry pomysł, żeby po prostu zjeść coś fajnego w Gdańsku i przy okazji, wiecie, skorzystać z pogody, bo wczoraj jeszcze ta pogoda miała być nie do końca stabilna. Jeżeli chodzi o mój dzisiejszy makijaż, to powiem wam, że dzisiaj użyłam, bo troszkę się śpieszę, bo chcę zdążyć na autobus, kredki z Essence tej wykręcanej, żeby było szybciej, żeby nie musiała strugać tego mojego ogryska. I powiem wam, że z jednej strony podoba mi się kolor i podoba mi się to, że ta kredka jest taka bardzo precyzyjna, ale z drugiej strony chyba nie zostanie moim ulubieńcem, bo jakoś nie do końca przekonuje mnie ten efekt. Dajcie znać, jak wam się podobają moje brwi. Jeżeli chodzi o usta, natomiast nałożyłam sobie Show Glow, czyli taki, widzicie, troszeczkę duochromatyczny błyszczyk z Avonu. Jak nie przepadam za błyszczykami, to w ostatnim czasie akurat w tym produkcie bardzo się zakochałam. Jest bardzo fajny, bardzo lekki, nie lepi się, właśnie chciałam złączyć dwa słowa w jedno, bo trochę się śpieszę. Czyli jest lekki, ale się nie lepi, a dodatkowo daje fajny efekt na przykład na słońcu, czy też na filmie. Użyłam go, ile się nie mylę, do pierwszego odcinka Sprawy dla reportera, wydaje mi się, że oglądał to naprawdę super. Więc tak się dzisiaj prezentuję. Skoczyłam w taką fajną, luźną sukienkę, założyłam biżuterię, a teraz uciekam pakować torbę i lecimy do Gdańska. Nie planowałam się do was odzywać w Wejherowie, ale mam trochę czasu do pociągu, więc pomyślałam, dlaczego nie. Jak widzicie, na mojej szyi są słuchawki i włosy trochę mi tutaj szaleją, bo niestety jest lekki wiatr, ale to nieistotne. Słuchajcie, zobaczcie, co przed chwilką znalazłam. Przechodziłam przez tory i ta siatka była, ten woreczek był przyczepiony do toru i to jest taka szydełkowa zabawka i z tyłu jest napisane: nie zgubiłam się, szukam swojego domu. Jeżeli poprawię ci humor, zabierz mnie ze sobą i kod QR do strony na Facebooku. I słuchajcie, bardzo fajna słówka. Chyba ją sobie zaraz przypnę do torebki. Strasznie mi się spodobała i też właśnie tam jest cała akcja, żeby zrobić zdjęcie znalezionej rzeczy, powiedzieć, gdzie się je znalazło. I się okazało, że to jest, słuchajcie, taka akcja, że ludzie robią rzeczy na szydełkach i zostawiają w jakichś miejscach, no wiecie, na ulicy, żeby można było je znaleźć. Bardzo fajna akcja i muszę przyznać, że nie słyszałam o niej, ale
poprawiła mi dzisiaj humor. Ja wiem, że to jest bzdura, zwykła szydełkowa rzecz, ale ktoś poświęcił na to czas, chciał ją podarować, wiecie, zostawił ją na przejściu, akurat w dniu, w którym ja przychodziłam, więc wiecie, takie mega pozytywne wydarzenie. Zaraz sobie schowam do torebki albo szybko zobaczę. I muszę przyznać, że jestem trochę zaskoczona pogodą, bo dzisiaj jest typowe lato. Wczoraj jeszcze było zimno i pochmurnie, a dzisiaj jest po prostu gorąco i duszno. Trochę się obawiam, że może nagonić jakieś burze, ale nieważne, nie będę się tym teraz przejmować. I nawet już widziałam, słuchajcie, memy na Instagramie, że jest okienko pogodowe i trzeba je wykorzystać. Ja właśnie dzisiaj będę wykorzystywać parku w Gdańsku, w pięknych okolicznościach przyrody i już mam plany na poniedziałek, co prawda one się lekko zmieniły, jeszcze są do doszpiewania, ale myślę, że też powinien być z tego fajny vlog, więc zapowiada się naprawdę super, o ile pogoda dopisze, zrobię dopisze, to powinno być naprawdę spoko i muszę przyznać, że Oliwa to jest jedno z moich ulubionych miejsc, chociaż mam lekki stresik teraz, bo ostatnio jak jechałam do Święcenia, to niestety windy były wyłączone. Mam nadzieję, że teraz nie są wyłączone i że ten remont w tunelu już się skończył. Najwyżej podjadę po prostu tu trochę dalej i potem wrócę tramwajem. Tylko, że po prostu stracę czas. Nie będę ukrywać, że byłoby to dużo lepsze, gdyby po prostu się udało, wiecie, wysiąść na stacji, zjechać windą, pójść, bo od dworca tam jest do parku może 10 minut spacerki, nawet mniej, więc naprawdę tam nie jest daleko, a przy okazji jest to super miejscówka i jedyny problem jest tam taki, że nie ma nic ciekawego do zjedzenia. Jest tylko jeden taki mikro pseudobar, gdzie są flaki w Parku Oliwskim, a ja flaków nie jadam. I później jest McDonald's, który dobrze znam i z którym mam świetne wspomnienia, ale nie wiem, czy chcę iść do McDonald'a, zupełnie szczerze. Co prawda ja nie jestem na żadnej diecie. Catering to po prostu oszczędność czasu, energii, wiecie, planowania obiadów i też po prostu mniejsza ilość zakupów do zrobienia. Wiecie, po prostu zwykłe usprawnienie życia codziennego i nie był wzięty specjalnie po to, żebym się odchudzała, ale jakoś mimo wszystko chyba nie mam dzisiaj ochoty na McDonald'a, ale zobaczymy, jak to się wszystko ułoży po prostu z czasem, więc na razie stresuję się tym, czy będę w stanie zejść z peronu i niestety lubię jeździć SKM-kami, słuchajcie, czyli naszymi kolejkami elektrycznymi, bo się przyjemnie jeździ, ale minus jest taki, że niestety jest to stresujące, czy winda na peronie działa, więc no cóż, taki mamy w Polsce realia. Jestem już w Oliwie i dotarłam bez żadnych problemów. Windy działały, więc jest to ogromny plus. Jestem teraz właśnie przy stoliku na zewnątrz McDonalda, bo McDonald's jest praktycznie naprzeciwko Parku Oliwskiego, a to wyłącznie dlatego, że jest straszne słońce i gdziekolwiek bym was postawiła, to jest niezłe prześwietlenie, ale mimo wszystko myślę, że ten kart nie jest najgorszy, więc wybaczcie mi, jeżeli jest troszeczkę ciemniej i muszę przyznać, że dawno nie byłam w Oliwie, chyba od czasu święceń, tak, od czasu święceń, czyli rok nie byłam w Oliwie. Wow, jak ten czas szybko leci. Wydawało mi się, że ostatnio byłam, ale już nie pamiętam, wiecie co, może... Wiem, że raz byłam w Gdańsku i przyjazdem tutaj przyjechałam na chwilkę pozwiedzać park, ale dzisiaj chciałabym wam to miejsce zaprezentować, bo to jest jedno z moich ulubionych miejsc w Gdańsku. Jak wiecie, moim najbardziej ulubionym miejscem jest Motemblowo, a Park Oliwski zdecydowanie zajmuje drugie miejsce, ponieważ jest przepiękny. Może nie jest to jakiś turbo ogromny park, ale jest naprawdę bardzo duży. Ma przepiękne właśnie zarówno alejki takie, wiecie, całe prosięte drzewami, że macie taką aleję drzewną. Ma, jest bardzo dużo zieleni, bardzo dużo kwiatów, fajnie udekorowane budynki, więc jest co zwiedzać, jest co pokazywać. Dodatkowo właśnie na terenie parku jest też archidiecezja, czyli wiecie, katedra oliwska. I tutaj chyba też jest seminarium, tak, w Oliwie jest seminarium i chyba wszystko związane z archidiecezją i nawet nie wiem, czy przypadkiem w Oliwie nie mieszka biskup, ale to nie bierzcie tego na 100%, bo tego nie pamiętam, ale wiem, że jest na pewno seminarium duchowne, więc jest to takie dość religijne miejsce, ale park jest jak najbardziej, wiecie, nie religijny, tylko po prostu zwykły miejski. Mimo wszystko jest naprawdę piękny, dlatego pomyślałam, że was tu zabiorę i myślę, że wybrałam idealny dzień, bo powiem wam, że z turbo zimnego czasu zrobił się naprawdę gorący dzień, więc myślę, że w parku pod drzewami będzie fajny chód i też się jakoś wyjątkowo nie zgrzeje, bo nie będę ukrywać, że w SKM-ce były otwarte wszystkie okna, ale było tak ciepło, że człowiekowi było aż duszno.
Mimo wszystko dojechałam, wiecie, wszystko jest przy porządku, więc nie mam na co narzekać. Nawet w pewnym momencie jeszcze jechała jedna pani na wózku, właśnie chyba z asystentką, z koleżanką, i ogólnie pan konduktor dwie stacje szybciej, jak go przypomniałam, to pamiętał o tym, żeby siadał w Oliwie, po czym zapomniał. Na szczęście usłyszałam, bo u nas, wiecie, w kolejkach elektrycznych jest taki dźwięk, że zaraz będą zamykane drzwi, więc zaraz zastukałam, bo byłam w pierwszych drzwiach, wiecie, do konduktorskiego przedziału i pan sobie o mnie przypomniał i pomógł mi wysiąść. You're like a fine bottle of wine. I crave your kiss all the time. Baby, I wanna drink you up tonight. But it's so hard to focus when you're standing next to me. Baby, you're all that I need. You keep turning me on. Jestem już po bardzo długim spacerze po Parku Oliwskim. Teraz wyszłam na chwilkę do kawiarni, żeby napić się lemoniady, bo nie będę ukrywać, że trochę się zgrzałam, jest gorąco. Moja siostra dzwoniła i okazuje się, że we Władysławowie jest ciepło, ale nie ma upału, a tutaj jest naprawdę gorąco, chociaż powolutku, bo teraz jest godziny trzeciej, powolutku zaczyna się ochładzać i zaczyna się robić fajny wiatr, ale właśnie przed chwilką miałam przygodę, bo chciałam zakończyć ten segment przebitek nagraniami z palmiarni. Ostatni klip, który widzieliście, to była właśnie palmiarnia. Niektórzy się śmieją, że jest to po prostu wielki szklany tampon. Tak. Właśnie jak pytałam, w którą stronę do palmiarni, to jedna pani mi tak pokierowała. Jak zobaczy pani szklany tampon, to tam jest palmiarnia. Cudowne porównanie, musicie przyznać. Ale właśnie miałam przygodę, bo utknęłam na podnośniku, słuchajcie. Tak, takie rzeczy tylko ze mną. Oczywiście sobie żartuję, ale słuchajcie, bo do palmiarni jest kilka schodków, 4-5. I oczywiście nie jest zrobiony podjazd, tylko taki podnośnik, jak pokazywałam wam u nas w kinie w Rumi. I niestety ja nie mam zaufania do tego podnośnika. A tutaj jeszcze ten podnośnik był nowy, po remoncie. I jeszcze pan nie był przeszkolony z jego obsługi. I dojechaliśmy na górę, ale za Chiny Ludowe nie mogliśmy otworzyć tego zabezpieczenia. I nie byłam w stanie, wiecie, przodem wyjechać, więc musieliśmy zjechać ponownie na dół i po prostu udało mi się wyjechać pod barierką, ale to było tragiczne, bo podnośnik, jak teraz możecie zobaczyć, został tak, jak po prostu pan już nie dał rady go złożyć, bo właśnie te ramiona się nie podnosiły, w ogóle ten podnośnik się co chwilkę zacinał, wiecie, zjechał kilkanaście centymetrów i stanął. Zjechał kilkanaście centymetrów i stanął. To było coś tragicznego, więc niestety nie jestem w stanie wam na razie pokazać palmiarni w środku. Mam nadzieję, że niedługo mi się to uda, że za jakiś czas po prostu przyjadę i już będzie czynne, ale jak widzicie, no, jest ciężko. Dlatego właśnie teraz wyszłam tutaj do kawiarni, żeby się napić, bo tam było w takim malutkim pomieszczeniu, jeszcze palmiarni jest duszno, bo tam są cały czas zraszacze do tych kwiatów, więc wiecie, kwiatów, palm i w ogóle roślinności. I tam jest tak mokro i duszno, że po prostu byłam cała zgrzana, tylko super, że tu w kawiarni jest klimatyzacja. Wziąłam sobie zimną lemoniadę. Zrobimy sobie test smaku. Jejku, jaka kwaśna, ale dobra. Bo poprosiłam
bez cukru, bo ona tutaj jest słodzona cukrem, więc poprosiłam tylko o sok, wiecie, z wodą i cytryną i miętą, bez właśnie dodatku słodziku i muszę przyznać, że jest super. I wiecie co, chyba znalazłam w ogóle fajną restaurację tutaj, bo właśnie teraz sobie szukałam i znalazłam jakąś właśnie amerykańską restaurację 3 minuty drogi stąd, więc może sobie przetestujemy, bo jest już 15, a ja jeszcze chciałam pójść do katedry. Więc zanim to zrobię i zanim zjem, to będę musiała powoli niedługo wracać do domu. Więc wiecie, też nie mam jakoś bardzo dużo czasu, bo też trzeba dodać, że ja godzinę jadę pociągiem, a to jeszcze muszę trafić autobus, wiecie. No jest ciężko momentami. Trochę mi szkoda, że nie pokażę wam palmiarni w środku. Ogólnie też muszę wam powiedzieć pewną historię, bo palmiarnia była przez kilka lat w renowacji, w remoncie. I podczas tego remontu niestety uszkodzono taką najstarszą palmę, która miała ponad 100 lat, 120 lat i niestety ta palma obumarła, więc jest tragicznie, ale no cóż, ja wiem, że takie rzeczy się zdarzają, ale jednak jest to ogromna strata, bo ja tą wielką palmę pamiętam jak za dzieciaka, tutaj jeździliśmy z dziadkami i to zawsze była super atrakcja, ta duża palma, no ale cóż, no nic na to nie poradzi się, no tak się stało, ale takiej przygody z podnośnikiem to ja się kompletnie nie spodziewałam. Teraz zabiorę was do katedry, mam tylko nadzieję, że katedra będzie otwarta i musicie przyznać, że park jest przepiękny. Jestem też zadowolona, bo już sobie nagrałam TikToka, może sobie zaraz nagram kolejnego, zobaczę, bo też lubię sobie nagrywać do przodu TikToki, ale to się wszystko okaże, wiecie, jak po prostu robi się z czasem. Właśnie zjadłam przepyszny obiad i praktycznie jestem kilka kroków od Parku Oliwskiego. Znalazłam alejkę, na którym było masę restauracji i co prawda moim pierwszym wyborem, tak jak wam wspomniałam w poprzednim klipie, była restauracja amerykańska, ale niestety do wejścia były dwa schodki i nie było żadnego innego wejścia. Co prawda pani się zaoferowała, że może zaraz skrzyknie jakiś mężczyzna, żeby mnie wnieśli, ale wiecie, to jest bez sensu, bo ten wózek jest ciężki i około, nie wiem, 500 metrów dalej natrafiłam na restaurację Można Marzyć, jeżeli dobrze kojarzę. Zjadłam przepysznego kurczaka w spicy mayo z batatami i warzywami i muszę przyznać, że to był dobry wybór. Zazwyczaj w Oliwie ciężko było mi coś znaleźć dobrego do jedzenia i chodziliśmy po prostu do McDonalda ze znajomymi, kiedy jechaliśmy, nie wiem, na święcenia czy na jakieś uroczystości do Katedry Oliwskiej. Najlepsze jest to, że można było naprawdę znaleźć spoko restaurację i wcale nie iść do McDonalda. I żeby nie było, ja lubię McDonalda, ale
ale po pierwsze staram się ostatnio jeść zdrowiej i tutaj nie chodzi o żadną dietę, tak jak wam wspominałam, a po drugie też chcę popróbować czegoś innego. Lubię McDonald's, ale też już trochę mi się przejadł, no bez przesady. I słuchajcie, tutaj było naprawdę przepysznie. Zwróciłam też uwagę na to, żeby to było w miarę zdrowe. I słuchajcie, miałam pieczonego kurczaka, dokładnie pieczony udzi z kurczaka. Do tego miałam frytki z batatów i warzywa z grilla, więc wydaje mi się, że naprawdę jest to w miarę dietetyczne. Dodatkowo warzywa było posypane sezamem. Spicy mayo był bardzo spicy, więc jadłam go dosłownie odrobinkę, ale mimo wszystko bardzo mi smakowało. Jedyny minus był taki, że porcja była ogromna. I niestety musiałam poprosić o zapakowanie połowy. Zobaczcie, że to już się stało powoli taką małą tradycją, że wracam z Gdańska z jedzeniem. Ale patrzyłam na kartę właśnie przystawek, czy patrzyłam na kartę dla dzieci, ale niestety nie powiedziałam nic ciekawego, a wiecie, też nie chciałam brać przystawki, bo bałam się, że po prostu skoro jadłam tylko śniadanie i teraz około godziny 5 obiad, to bałam się, że po prostu będę głodna. Więc no, zdecydowałam się na pełny obiad, ale nie żałuję, bo było przepyszne i te frytki z batatów, Boże, jakie one były genialne. Naprawdę, jeżeli nie próbowaliście kiedykolwiek frytek z batatów, to spróbujcie. Ja kiedyś się nadziałam i jadłam takie, spróbowałam taki turbo niesmaczny. I potem miałam bardzo długo uraz do frytek z batatów. I dopiero moja siostra mnie chyba w Iławie, tak, w Iławie przekonała, bo zamówiła porcję i jak ja spróbowałam, to słuchajcie, aż wymówiłam te frytki, bo były tak pyszne, że nie mogłam się nimi najeść. I wiecie, lubię frytki z ziemniaku, ale miałam ochotę na coś innego, a tutaj w zestawie były akurat frytki z batatów, pokazywało mi mięso i w ogóle były dwa takie duże kawałki mięsa, ja zjadłam jeden kawałek mięsa, pół warzyw i pół frytek i teraz mam tutaj herbatkę, spróbujemy. Okej, bardzo dobrej jakości Earl Grey z dwiema cytrynkami. Ja sobie na spokojnie dopijam herbatę i słuchajcie, czekałam na obiad około 20 minut. Miałam czekać 30, a chyba czekałam około 20 i zgadnijcie, co robiłam w trakcie. Tak, wziąłam sobie Kindle i czytam sobie książkę. Teraz czytam właśnie trzecią książkę i muszę powiedzieć, że jak na początku mnie nie wciągnęła, tak zaczyna mnie powolutku interesować, ale mam dopiero przeczytane 15%, więc wiecie, jeszcze dużo, dużo przede mną, ale cieszę się na dzisiejszy dzień, bo naprawdę spędziłam super czas, bardzo fajna pogoda była. Co prawda o tej godzinie 12 było trochę za ciepło jak dla mnie, ale dało się znieść, wiecie, nie było najgorzej. Dodatkowo, wiecie, odwiedziłam moje ulubione miejsce, pokazałam wam moje ulubione miejsce. Ruszyłam się z domu, dotleniłam. Ja chyba w parku, słuchajcie, byłam 4 godziny i to wcale nie tak, że się nudziłam, bo wiecie, szłam, nagrywałam, robiłam sobie zdjęcia, bo też wrzucałam trochę na Instagrama, ale też zaczęłam robić troszkę zdjęcia dla własnego archiwum, żeby mieć pamiątkę, a że lubię ten park, to pstrykanie tam zdjęć to jest czysta przyjemność. Wiecie, potem poszłam właśnie do tej palmiarni, tam była ta akcja w palmiarni trwała chyba z pół godziny, do tego potem jeszcze piłam lemoniadę, nagrywałam TikToka, właśnie wcześniej jeszcze też nagrywałam TikToka i tak wiecie, poszłam do katedry, zajmiałam całą katedrę, nagrałam wam przybitki, zrobiłam zdjęcia, to trochę czasu mi dało. Potem jeszcze chwilkę posiedziałam w katedrze, bo oczywiście zmówiłam modlitwę, miałam też pewną intencję, więc wiecie, tak też na spokojnie. I to, co muszę przyznać, że katedra w Oliwie ma taki swój niepowtarzalny zapach. Ja wiem, że większość kościołów pachnie tak samo, bo to jest mieszanka kadzideł, ale powiem wam, że ten budynek pachnie inaczej. I po prostu to jest taki zapach, gdzie wiecie, dzieciństwa, zapach bezpieczeństwa, bo zawsze byliśmy sami 2-3 razy w roku z moją babcią, moim dziadkiem właśnie w Oliwie, bo moja babcia też kocha ten park i chyba mnie tą miłością zaraziła. I właśnie zawsze jak byliśmy w parku, no to szliśmy, wiecie, na przysłowiowy pacierz do kościoła i muszę przyznać, że tak się tego nauczyłam, że nie potrafiłabym być, wiecie, w parku i nie wejść do kościoła, no chyba, żebym nie miała czasu, no, ale to raczej bym w ogóle sparowała tą chwilkę. Jak widzicie, jestem już w domu. Dojechałam do Redo około godziny 20:15. Posłuchajcie, miałam naprawdę taki fart w drodze powrotnej. Jak zeszłam na dworzec, wjechałam windą na peron i patrzę, podjeżdża akurat SKMG Dwojherowa. I jeszcze fajnie jest tak, że właśnie winda w Oliwie wychodzi jakby na tą część peronu, do której podjeżdża początek lokomotywy do Wejherowa, wiecie, z tą stronę. Jakbym jechała w drugą stronę, na przykład do Gdańska, to musiałabym szybko przyjechać całą długość pociągu, a tutaj po prostu wyszłam na spotkanie pociągowi, więc było to naprawdę super, bo po prostu od razu wsiadłam do SKM-ki, bo pan już podjeżdżał i hamował. Dodatkowo myślałam, że będę musiała czekać, słuchajcie, 50 minut na autobus do Redy, bo miałam chyba mieć autobus 19:29,
a byłam na przystanku 19.34, ale już właśnie wychodząc z obszaru dworca widziałam, że bardzo dużo ludzi czeka na autobus, więc domyśliłam się, że nie jechał, więc przyspieszyłam i słuchajcie, okazało się, że autobus spóźnił się 10 minut i nie musiałam czekać tych 50 i po prostu jestem szybciej w domu, bo dojechałam do Redy około godziny 20.15, bo niestety był to kurs taki z dodatkowymi kursami, jechał i przez dodatkowe osiedla, które zostały jakieś czasem dodane, jeszcze niektóre kursy jeżdżą przez tak zwane Ciechocino, czyli przez taką dzielnicę Rady, nie każdy właśnie autobus numer 8 jeździ przez Ciechocino, ale akurat ten jechał, więc spędziłam w autobusie ponad pół godziny, 40 minut, więc tak trochę czasu minęło, wiecie, a ten dystans normalnie jedziecie i odkąd 10-15 minut, więc jest różnica czasowa, ale cieszyłam się, że nie musiałam, wiecie, czekać bezczynnie, bo tam naprawdę nie ma gdzie czekać, musiałabym znowu przychodzić przy stolic na drugą stronę, bo tam chociaż jest gdzie spacerować, a tutaj są prace drogowe, są rozkopy, nawet nie można iść sobie, wiecie, w stronę Rady, więc jest istna tragedia, dlatego bardzo mnie to ucieszyło i tak jak wspomniałam, byłam około godziny 20.15 w Redzie, ale zanim doszłam do domu, przyszłam, jeszcze ogarnęłam twarz, bo strasznie mi się twarz przytłuściła, ale dzisiaj było ciepło, to było zrozumiałe i też chyba jedynym minusem właśnie tego podkładu pudrze jest to, że naprawdę super kryje i jest lekki, wiecie, nic mnie po nim nie wypryskuje. Jedyny minus jest taki, że niestety on się szybko wyświeca. I to jest duży problem. Ale wiecie, jak nagrywam vloga gdzieś tam na południe wyjdę, no to się ogarnę, ale chyba jednak muszę brać bibułki matujące i pudrze ze sobą, bo niestety to nie wygląda za dobrze i za świeżo. Ale okej, okay, tylko właśnie zmyłam strefę T, zrobiłam te pielęgnację, nałożyłam korektor i podkład jeszcze raz i jestem teraz świeża. I mam wrażenie, że ten wstęp zajął mi prawie całego klipa, bo się wam podziało o mojej podróży po właśnie powrotnej, a chciałam najpierw powiedzieć o odświeżeniu twarzy, a potem właśnie o podróży, ale nieważne. Odwróciłam kolejność, jestem już trochę taka, wiecie, sprana, bo chorze było tak pełno ludzi w SKM-ce, ja zapomniałam jak to jest, wiecie, w SKM-kach w weekend, już ja się śmiałam chyba ostatnio jak jechałam do Matemba, tak, to się chyba śmiałam, nie, że mi właśnie w sobotę było pełno ludzi i dzisiaj znowu było pełno ludzi, a jeszcze tego jest sezon, a już nigdy nie było luźno, ale o, tragedia. Później sobie właśnie w tamtą stronę słuchałam muzyki, a teraz jak wracałam, to czytałam sobie książkę i mam wrażenie, że ta książka mi idzie turbo powoli, ale ona też jest gruba, więc może dlatego te procenty idą, bo teraz chyba mam jakieś 22-23%, a czytałam prawie przez 40 minut w pociągu, więc wiecie, niestety to nie są takie same warunki, jakbym czytała w domu, bo wiadomo, że sobie jakiś czas się grywałam, ktoś coś do mnie mówił, ktoś mnie, wiecie, przechodził, ktoś szturnął, a to się rozglądałam, gdzie jestem, wiecie, kontrolowałam rzeczy, które miałam przy sobie, więc to jednak nie jest taki komfort w czytaniu, ale nie będę ukrywać, że cieszę się, że wróciłam, bo idę oglądać Outlandera. I to ostatni raz słyszycie to hasło w tym roku, bo niestety przyjdę na ostatni odcinek tej części sezonu, bo sezon 7. Dobrze mówię tak, sezon 7 jest podzielone na dwie części i po 8 odcinków i dzisiaj właśnie jest premiera 8. W sumie w Stanach był wczoraj, a w Polsce jest dzisiaj. Trochę mi się zeszło, ale wiecie co, potrzebowałam takiego chillu i też chyba trochę takiego odreagowania po ostatnim odcinku od Ladera w tym roku, ponieważ później sobie oglądałam trochę YouTube'a i byłam mega zadowolona z tego odcinka, naprawdę tak bardzo mi się podobał. To co było najważniejsze, miał fajny klimat, dodatkowo bo wreszcie było dużo scen głównych bohaterów, bo w tym sezonie naprawdę było ich bardzo mało. A to dlatego, że z jednej strony mamy wojnę, z drugiej strony mamy, wiecie, coraz więcej bohaterów, więc trzeba było wszystkich losy, wiecie, poogarniać, a do tego jeszcze zostały wprowadzone nowe ważne postacie, które pojawiają się w fabułach. I tak wiecie, wszystko do wszystkiego i doszło do tego, że zbrakło czasu antenowego na głównych bohaterów i naprawdę liczba scen była bardzo mała, ale cieszę się, bo ten odcinek naprawdę mnie usatysfakcjonował i tak dobrze widzicie za mną, tak zmieniając temat, mam tam z tyłu torby, mam nadzieję, nie, widzicie tylko jedną, bo mam dwie torby z wyprzedaży, byłam w piątek na zakupach i miałam jakiś taki fajny vibe i powiem wam, że dostałam wiele takich typowych basiców, podstawowych rzeczy klasycznych, których brakowało mi po prostu w mojej letniej garderobie, bo jeżeli chodzi o moją zimową garderobę, to już wszystkie bluzki z długim rękawem sobie powymieniałam, mam
takie, z których jestem, wiecie, z mojej garderoby jestem tak na 97-8% zadowolona. Natomiast z letniej jeszcze nie do końca. Mam dużo t-shirtów na zasadzie, no nie wyglądają pierwszej świeżości, ale jeszcze się nadają do noszenia. I już teraz chciałabym to wszystko, wiecie, po tym sezonie powyrzucać, poogarniać albo poddawać i zobaczyć, ile tak naprawdę mam rzeczy, bo teraz jestem na etapie takim, że chcę się rano ubrać i mam, niby mam dużo rzeczy, ale potem jak chcę zaplanować sobie jakiś outfit, to jest problem, więc muszę po prostu posprzątać, zobaczyć, co tam jest, posprawdzać, więc po prostu czeka mnie robota i naprawdę jestem zadowolona z wyprzedaży. Co prawda muszę to poprzymierzać jutro, bo na przykład na wyprzedaży Scenda, słuchajcie, teraz jest tak, że jeżeli chcecie zwracać rzecz z wyprzedaży, to macie 7 dni, więc muszę tam poprzymierzać, ale myślę, że film nagram gdzieś w drugiej połowie tygodnia. Ja już mam zaplanowane filmy, czekajcie, ten film wchodzi w niedzielę, ten film wchodzi w wtorek, potem w czwartek i potem w sobotę, więc myślę, że do, oj nie, w przyszłym tygodniu na pewno Hol się nie pojawi, no chyba, żebym zamieniła, zobaczę, bo mam już zaplanowane troszeczkę filmów i są to rzeczy, które raczej mi się tutaj nie wykruszą, ale zobaczymy, jak to mi się poukłada, bo też chcę wam rzucić pod koniec tygodnia kolejną sprawę dla reportera, bo fajnie ma wyświetlenie, widziałam, że byliście zadowoleni z tego rodzaju filmów. Ja się fajnie bawiłam nagrywając, ile można powiedzieć bawiłam, bo podeszłam do tego, wiecie, tak na luzie, z dobrą humorem, a skończyłam zmęczona psychicznie dziwną sprawą, ale pomijając to, naprawdę nagranie, zmontowanie, to takie trochę dało powiew świeżości, myślę, i zarówno moim nagrywaniu, i mojemu kanałowi, więc jest to coś innego. Więc zobaczymy po prostu, kiedy uda mi się ten haul wyprzedażowy wcisnąć. Na pewno się pojawi, to będzie, że są to naprawdę super takie neutralne, fajne rzeczy, bo wiecie, mam dużo fajnych, szalonych bluzek, ale takich podstawowych to już tak średnio. Czas najwyższy zakończyć tego vloga. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i spodobał wam się park w Oliwskiej, czyli park w Oliwie, i dzięki temu poznaliście kolejne moje ulubione miejsce, a mi było naprawdę fajnie was zabrać i wszystko pokazać. Dziękuję wszystkim, którzy czekają na moje filmy, lajkują, komentują, subskrybują. Jesteście wielcy, a nagrywanie dla was to czysta przyjemność. Jeżeli macie mi jeszcze dość, to za chwilkę z boku pojawi wam się kolejny film, który możecie kliknąć oraz przycisk oraz przycisk do Patronite'a. Jeżeli ktoś chce wesprzeć mój kanał, będę bardzo wdzięczna, a z tego miejsca moim patronom oraz wspierającym bardzo dziękuję. Natomiast możecie mnie wesprzeć zarówno na Patronite, jak i tutaj przez funkcję wesprzyj, oraz możecie też zakupić jednorazowe podziękowanie. Więc opcji macie trochę, progi zaczynają się od 5 zł, a ja za całe wsparcie będę wam bardzo wdzięczna. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo, trzymajcie się, cześć!